Cześć, witajcie, tu Wojtas, tu Wojtas. Więc krótkie filmiki będą tylko. I pierwszy będzie z Mitsubishi, na Mitsubishi Lancerze. To będzie w Argentynie odcinek specjalny i drugi też chyba będzie odcinek specjalny w Argentynie. Nie pamiętam dokładnie, jak widzicie, nie przygotowałem się za bardzo. Pierwszy będzie taki zlepek troszkę fabularny, troszkę z pilotem, drugi będzie tylko z pilotem. No chcę wam po prostu pokazać. Nie, drugi będzie tylko fabularny. Ale drugi będzie na tym samochodzie Proto, na Protonie, kurczę, nie wiem. Nie znałem tej marki, dopiero w tej grze je poznałem, te samochody. Być może to nie wyszło, profeska nie wyszło, to sklejenie, to złączenie, no ale chciałem krótkie filmiki dawać później. Później w trybie kariery być może się trochę rozkręcę, jak dalej będę jeździł i wtedy będzie inaczej to wyglądało, bardziej profeska będzie. Dobra, to na razie tyle, miłego oglądania, cześć. Co się przypominałem, teraz będziemy jechać też chyba jeden etap w Argentynie, proszę, Mitsubishi od razu mi się otwiera tutaj w tym oładzie. Czyli, że tu nie zmieniamy aut, znaczy gra nam zmienia autka, widzę. No jedziemy, jedziemy. To jest najlepsza wskazówka, jeśli nie wiesz, co robi, wciśnij gaz do dechy. Argentyna. No dobra, jedziemy, tam nie ma co się rozszulać. Oj, te dźwięki zaraz inne skrzyczą, skrzyczące. Zobaczmy, no niepotrzebne były te dwa zjazdy, ale nie widzę, aha, muszę ustawić, żeby prędzej pokazywało mi zakręty, nie w ostatniej chwili, bo na pewno ich nie dojrzę. Ale jednak inaczej się jeździ, poprzednio jeździłem Citroenem, tam RC jakimś, starszym. A to jednak Mitsubishi Lancer, zupełnie inna jazda. Ale na muzykę ma za głośno, co jest? Nie chcę słyszeć w ogóle muzyki w powtórkach. Nie, denerwuje mnie to. Muszę to skasować. O Jezu. Skała była, a dzięki tej skale tutaj się utrzymałem. W torze jazdy. Teraz będzie boom. A nie, to nie teraz. No, i gdzie tam muza mi tutaj wyskakuje? Ja nie wiem, jak ludzie mogą lubić głośną muzykę, jak samochód jedzie. Ale młody tutaj jestem w tym aucie jeszcze. No właśnie, i teraz jest to. Nie umiem, ja chyba... Za czuły jest ten ręczny, no ja tylko tak cykam niby łopatką i mimo wszystko obracam je zupełnie. Tylko nie potrafię płynnie, trzeba najpierw pedałem hamulca troszkę i dopiero później rzucić ręczny. Piękna trasa. Naprawdę piękna. I te trudne mostki. Ale fajne ujęcie. Z tych kamer. Niemożliwe te ujęcia są z tych kamer. Ach, tutaj będzie piękny ten przejazd. Ja zapomniałem, że w powtórkach nie ma tych, jak ja w tych fabularnych wersjach, jak ja odtwarzam, nie ma tych powtórek. Dwa razy, po co się przyznam? Dwa razy powtórka była w moim wykonaniu. Raz w drzewo, ale zjechałem ze skarpy i się zaklinowałem koło drzewa, a raz, no niestety, nie trafiłem w mostek, w światło mostka. Zobacz, jak mi nagrało, jak mi fajnie nagra, to puszczę ten film na YouTubie. Fajny jest. No i będę się bawił w to, no tylko kurde boję się o tą kierownicę, wiecie? Bo mi haczy troszkę łopatkę jedną. Jednak w wyścigach to można bardziej spokojnie tą kierownicą prowadzić. A tutaj niestety trzeba troszkę
Przynajmniej jak nie ma wprawy człowiek. Ale to naprawdę idealnie odstawili. Na wyścigach też tak jest, na wiktorach z różnych kamer. O, tu dzięki temu drzewku się zmieściłem na mostku. Ale te mostki, wiecie jak mnie denerwują te mostki? No nie było za ładne to wejście, ale druga pozycja, kurde. No ale dwa razy cofałem, nie? Czyli nie było to uczciwie. Tak jak wspomniałem na wstępie, to jest tylko mały przerywnik. Jak wspomniałem na wstępie, teraz będzie odcinek specjalny na Protonie. No, to na tyle. Cześć, nie przeszkadza. No tak, znowu Proto. Co to jest? To jest też chyba Argentyna. Tym razem na mostka mi się udało, ale co tu mnie było? Kamienie, cholerne kamienie. Obijałem się o nich, odbijałem się o nich. Nie dałem rady. No ale cóż. Ale bardzo podoba mi się ten odcinek, bardzo fajny. A ciągle teraz co? To już jest czwarty. Tutaj w tym drugim moim cyklu w Roadzie, to już jest czwarty tutaj wyścig. Znaczy czwarty etap. Bo to tak jest po jednym etapie. I w każdym etapie dostaję jedno autko. Już Peugeot 504 było. Widzicie to? Ale tu się nie wycofałem, uczciwie jechałem dalej. Peugeot 504 był tam Citroen CR jakiś tam mały, Mitsubishi Lancer był, teraz ten Proto. Także jest ciekawie dzięki temu. Ale w końcu nie wiem, nie. No chcę to przejść tego Roada, żeby poćwiczyć w sumie w formie treningu, a później przejść jednak w tryb kariery, żeby jednym autem jeździć. Bo tutaj nie przyzwyczaj się do auta, wsiądziesz do innego, inaczej się jeździ. Aha. Kurde, ciężko tutaj było, powiem wam. Podrzucało od razu. Coś nie tak, od razu cię podrzucało. A miałem już takie kurde wyścigi, że tam, podskoczyłeś i tu, a tutaj nie, raz musiałem wycofać. Tylko mi się wydawało, że lekko zahaczyłem. I ludzie, tam trzy obroty wokół własnej osi w powietrzu, jak mnie wyrzuciło. O. Kalectwo, no nie używam, kurde, czasami używam tego ręcznego, czasami nie. Patrzcie na ten zderzak, słyszałem, no, zdezelowałem autko. O, już wiem dlaczego 10 miejsce. No, i ta muzyka mnie wkurza. Niech będzie cisza, ale nie muzyka. O jest, brzydkie to jest. I tu. No prawie. Mogło być bardziej efektowne, ale to było efektywne. Nie mogę patrzeć na ten zderzak. Teraz mogę przynajmniej na widoczki popatrzeć trochę. Przednie filmy jakie nakręcałem, miałem coś problemy, kurde, z releasem byłem. Było nie tak, musiałem poprzestawiać aktualizację mi release'a i niestety źle to wyszło, musiałem się wycofać, ale oni się później wytłumaczyli na Facebooku, że były jakieś błędy z aktualizacją i ona ma być za tydzień czy za dwa. Po prostu przycinało mi, znaczy samochód nie był ładnie pięknie, ale jak patrzyłeś na pobocze, to tak przycinało. Nie był płynny ten obraz. Fajne są te powtórki takie fabularne, ale tak, Jezu, poszedłem. Ale brakuje mi tutaj jednak może czasu. No. Uczciwie jechałem. Tutaj cenne sekundy uciekły. To jest trzecie takie stuknięcie poważne, co uciekły sekundy. Niezwykle realistycznie ta woda wyglądała przed chwilą. Bardzo fajnie.
Przynajmniej nie ma zderzaka. Łe Jezu, amfibia. Ale jaja. Jakie uszkodzenia mam? Ja mam uszkodzenia chyba średnie. Na razie się... To się wytnie, to się wytnie. Ale uszy już mnie bolą, wiecie? Bo w sumie już chyba 3 godziny gram. Jeżdżę przed tym wyścigi. A teraz to... Ale już niby kończy, już kończy, ale jeszcze, jeszcze. Cholera, do piwnicy muszę iść po węgiel. No i zamiast o wyścigach, ja tutaj kurde o sprawach bytowych. No ale c'est la vie. Finish! 10. lokata, tak jak mówiłem. Dobra, to by było tyle, jeśli chodzi o Protona. Nawet nie wiedziałem, że taka marka jeździła kiedyś. No, dobra, to na razie. Trzymajcie się, cześć.